Ты под что? Jeżeli tu będzie, przysięgam, kończy ci odcinek, po prostu wychodzę, kończy ci odcinek beze mnie. Wskazaj, kurwa! Cofnąłeś! Siemanko wszystkim, witamy na kanale WK Dzik. Jest godzina 16:15 u nas, a jaka u was, napiszcie w komentarzu. I jeszcze przeprosimy na początek. Za co? Przepraszamy, ponieważ koszulkę wodą poplamiłem, może już nie widać, bo szybko mogło wyschnąć, ale jak coś, to przepraszamy z góry za to. A zobaczymy, no weź i zobaczymy, ile wyschnie do przed odcinek. Myślę, że miał czystą teraz. Odcinek jest z szukania komentarzy z ludzi, którzy mają profilowe dzika na awatarze. Tak. Oni dzisiaj wygrywają. Co wygrywają? Michało? Jest do wygrania, tak, nowa cytrulina o smaku kola cytryna. Jest do wygrania witamina C, ponieważ jesień na chodzi i jeszcze miks grzewki trzech smaków dzika, który jest dostępny już w sieci. Stokrotka Lidl ponieważ oraz Dino. Nadchodzi. Tak, stokrotka Lidl Dino. Schodzą pogłoski, że nie ma tropika w tych sieciach, ale uwierzcie nam, jest. Pokaż, jak Meduza dostaje buziaka od Gąsiewskiej. Cześć, Wiktoria. Możemy zacząć od tego. Cześć. To nie jest na czasie. Ale okej, okay, możemy poprzeglądać. Koncepcja jest taka, że w opisie tego filmu macie do pobrania dziki, żeby je zmienić na profilowe, jeżeli chcecie. I my potem co jakiś czas nagrywamy odcinek, chodzimy po YouTubie i patrzymy, o, że jest komentarz, że ktoś skomentował z dzikiem, no to dajemy mu nagrodę. No jeszcze Sakerowi pokażemy. O, sorry, Saker, nie było buziaka. Ja on zawsze tak filmy ogląda. Teraz jest na odcinku, ale ja patrzę, on jakieś inspiracje do domu ogląda i tak. Klik, 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 klik i zmienia. Nic nie ma i dalej. Nic nie zobaczył nawet. To jest trending. Taki typ. Ogólnie to jest tak popularne. O Polsce zrobił nutę? Jest I took the walk to Poland i dzięki temu jest... Nie możemy to puścić? I ogólnie zrobił to i to jest wszędzie na TikToku, jesteśmy wszędzie, w ogóle Polska jest, wiesz. No tak, tak. Top 1 teraz. Fajnie. Byłaby bardziej top, jakby ludzie dziki mieli w komentarzach, ale znowu nie widzę nikogo... Kennedy w komentarzach w ogóle. Kurczę, to nikogo jest... Nikogo fajnego. Poczekaj, to ma 3-4 miliony wyświetleń prawie. To jest główny klip, wszyscy nie, no z całego świata być. Komentują. Musi być. Więc dużo musi Polaków być. Komentuje, musi Dobra. Być. Szukamy jakichś przystojnych osób, bardzo mądrych, zaradnych życiowo, które mają dzika na awatarze. Jest jeszcze? Mały jachtowy. Szukamy... Ej, chłop, najlepszych, najlepszych widzów. Nazywa się Mały Jachtowy, wyobraź sobie... Takiego rapera w Polsce? Mały jachtowy? Yes! Dzik! Thank you for the walk! Ja tuż przed wami powiedziałem, że jest. Pierwszy byłem w chuj. Michu 4D, dziękujemy. Szacuneczek, kopiujemy twój adres. I co wygrywa Michu? Zgrzeweczka, miksa, cytrulina i witamina C. A wiecie czemu zgrzeweczkę wygrywa? Dlaczego? Żeby nie musiał think walk to lead. Albo stokrotka, albo Biedronka, albo... Albo? Koifland. Dino. Albo Dino. Kaufland. Iż koife, iż koife. Kaufland, wiesz co ja znaczy? Nie wiem. Kraj jakiś. Nie, to znaczy świat zakupów. Bo iż koife to ja kupuję. Coś takiego było. Powinno się mówić Kaufland? Chyba... Nie, może nie. Może nie. Ja pierdolę. Poczekaj, zobaczmy. Aj, dobra, tracisz tylko czas. Możemy wrócić do szukania wybitnych jednostek? Kaufland, niemiecki. Kaufland. Kaufland. O, poczekaj. Kaufland miał rację. Mówi Kaufland. Poczekaj, kurwa, poczekaj. Ja kupuję. A jak powie Kaufe, to to już miałem cię. Rację. Ale to jest... Uwaga. Ich kaufe. Kurwa! Nie potrafi niemieckiego, kurwa. Ja pierdolę. Dobra. Jedziemy dalej. Fusialka. Ale piękny wielki dom, naprawdę. Oto nasz nowy dom. Bardzo mi się to podoba. Fusialka w centrum w ogóle wisi. O kurwa. Jest od razu fusialka? Naprawdę? No nie tak. Oglądałeś tego filmu? A, pewnie obejrzałeś, kurwa tak. Klik, klik, no klik, klik. No. Nie oglądałem Carlitos Bemowo, jesteś przyszłością tego narodu, masz dzika już? Po profilowym. O kurde, już, 2-1 koła ty. 2000. Taka nie mogłem sobie wymarzyć lepszej reprezentacji, normalnie dziczka, jeszcze tropik. Czy chcemy komentować komentarz Carlitosa Bemowo? Myślę, że musimy jeszcze poczekać.
żeby odnieść się, jeżeli będziemy chcieli się odnosić. A, bo to jest negatywne, przepraszam, ja się tak podnieciłem. Nie wiem, czy, znaczy komentarz. Tak, tak. Tutaj jest ewidentnie. Chociaż negatywny. Oraz porównać to z Inekowiczami. Wiesz, no, ocenia tak jak widzi. Ale nie powiedział, więc że. Nie jest to zły, nie jest to obraźliwa ani nic. Mógł jeszcze napisać. Że jego zdaniem albo coś takiego, nie? Bo to jest jakby stwierdzony fakt, że on na pewno tak jest. Ja na przykład jakbym miał mówić, to bym powiedział, że moim zdaniem jest tak i tak, nie? Ale nie ma co aż tak hejtować. To nie jest duży błąd, Carlitos. Pozdrawiamy cię, leci do ciebie paczka. Lecimy dalej, zobaczymy. Mateusz Socha w aferkach. Mrygnął mi film 2,8 miliona wyświetleń. No Socha. Każdy taki ponad milion ma. Każdy jego stand-up. I pytanie, czy wy się orientujecie, czy on tak wypłynął po tym Roście Frida? Tak. On już był w topce. Ale teraz stał się taki bardzo mainstreamowy. Z nazwy go znałem przed tym rokiem. Że poza stand-up wyszedł dzięki Frizowi. Ja wtedy o nim usłyszałem na przykład. Ja też. Byliśmy na tym roście na żywo. Ale jest. Jest z walki owcy. Nie, z walki robura, z walki owcy. Z walki tak, owcy. Bartłomień Trochimiuk zaprosi Lotka, to będzie mistrzostwo. Lotka kojarzę. Tak, właśnie miałem mówić, że Lotek był przed Sochą takim top stand-uperem, nie? No. I co dużego bardziej Lotka, czy innego Woj, lubisz? On jest duży Lotek. Duży Lotek. Git, ja kiedyś jeszcze w Multi Lotka próbowałem swoich sił, zawsze przegrywam. Ale Bartłomiej wygrał. I wygrywa witaminę C. No. Z cytruliną. I z dzikami. No dobra. Sprawdzamy, jest czy jesteśmy bardzo wszędzie. Dużo ogarniętych młodych ludzi jest dzisiaj na karcie, na czasie, szacun. Gimperek, u Gimperka będzie na pewno jakiś dzik. Patrz, Zosia nie ma dzika, Mateusz nie ma, Paweł nie ma, Jan mogli nie mieć. Ma. Nikt już by mieli i już by coś dzika, mieli. No. Widać, jest długa droga przed nami jeszcze. Zobacz, nie ma tego... O, jest, jest. Ja pierwszy powiedziałem o... Dziwna sprawa z tym Popkiem. Anonim, anonim. Anonim, anonim. To tam jest taka sprawa, że Popek zdradzał się, przyznał, że zdradzał jakąś kobietę i teraz ta kobieta chyba nim szantażuje emocjonalnie coś takiego jest. Ale to podobno trochę może być fake. Ej, na prawo w ogóle w podpowiedziach wielki dziklok. 5 miesięcy temu. 2 godziny, 2 minuty, kurwa, 37 sekund. Człowiek. 2 godziny film? Praktycznie tyle, co Władca Pierścieni drugi. Dwie wieże, kurwa. Ty prawie pół miliona osób to odpaliło, nie? Dobra, anonim, anonim. Czyli teraz wstawka, żeby zasubskrybowali kanał, powiedz. Widziałem u zasubskrybujcie kanał. Ale anonim. Jeszcze napis tu taki. Zasubskrybujcie kanał. A jeżeli zasubskrybują, to co? To w kolejnym odcinku będzie 2 razy więcej nagród. Dokładnie tak. A jeżeli będziesz naszym 2-milionowym subskrybentem, to... Dostaniesz samochód owcy. Tak zrobimy. Sprawdzamy Dawida Podsiadło. A Bedełek, jak gramy w 24, został okrzyknięty, Dawid nie siadło. Grzecznie śmieszne. Grzecznie śmieszne, no, fajne. Mnie bawiło w chuj, bo często napierdala. Fajne, nie, fajne, fajne. Będzie podsiadło? No zobaczmy, moim zdaniem niekoniecznie. Jest! Jest. Już drugi chyba. No i zobacz. To dwie nagrody trzeba dać, bo już ludzie zasubskrybowali ten kanał, więc dajemy 2 razy więcej. Ty, ja zapomniałem, wiecie, że ja zapomniałem linku wklejać? O Jezu, to teraz montażyści tyle roboty mieli. Będą musieli przeklikiwać jeszcze raz. Nikt nie pilnuje, ja mam tylko pilnować o wszystkim. No ja mam łeb dziurawy, no to jakie wyżej. Co wygrywa pan pod Dawidem? Myślę, że tym razem miksa, cytrulinę i witaminę C, kreatynę to nawet w porządku. Lecimy. Ula Pedantula. No tutaj jak będzie, ciężko. Tutaj jak będzie dzik. Może być ciężko. Kurwa, dałbym 2 zgrzewki, jak tutaj będzie dzik. Ja bym dał 3. Pedantulą. Ja bym dał 3, bo kocham bardziej naszych widzów. No to jedziemy. No to okej. Okay. Nie wierzę w dzika tutaj. No nie ma takiej możliwości. Nie ma. 4. Podbijam do 4 zgrzewek, jak tutaj będzie dzik. Robor, podbijasz coś? Czy pasujesz? Ja uważam, że będzie dzik. Robor ja pasuje. Saker podbijasz dalej? Czy nie, bo ja w sensie uważam, że będzie dzik. To ja też uważam, że będzie. To jednak jest karta na czasie. Już robiliśmy inne odcinki. A Paszek by tu był? To zobacz. Jeżeli tu będzie, przysięgam, kończy ci odcinek. Po prostu wychodzę, kończy ci odcinek beze mnie. No, dobra. Ty, a tutaj jako druga, bo ty już... A tu przecież nie ma, bo jest ta pani. Nie wiem, czy pamiętasz, krawczyk, komentarz. Ale dużo ludzi... komentowało karty na czasie, po prostu pisało pozdrawiam WK na przykład. I takie osoby mogą tutaj być. Ty widzę tak ukradkiem komentarz po komentarzu.
komentarzu nie ma najmniejszej możliwości na dzika tutaj. No to są najmniejszej. Mamy, nie? Mamy, młode mamy. Tak, no to w ogóle słowo zachwyca, jak jest w sekcji komentarzy całej. Ciepły dom, jeszcze ciepły dom. Tak, to spada do 90% szans, że nie ma tego. Taki przytulny, a ty ślicznie wyglądasz. Śliczny, to nie jest przytulny. Komentarz naszego widza. Tak. Kawał kurwa chaty musiał być nagle, nie? I dzik. Nazwy użytkowników jak na Facebooku, wiesz, Agnieszka, tam, no. Danuta. Imię i nazwisko, no. Nie? Jako konto, no. To już podejrzane. Violetta. Ale zobacz, nie poddajemy się, lecimy dalej. Ula pedantula. Lila. Nie, jak jest w tym replyu, muszę włożyć do mordy całą myszkę i ją wyjąć. Do dupy, proszę. Nie, do dupy, proszę, bo, do dupy. Ale to nie do dupy wstać i mordą wyjąć. Ale do mordy realne, a do dupy nierealne. Z dupy do mordy. Do ryja, uwaga. Z dupy do mordy. Uff. Gatunków ptaków u nas w londyńskim ogrodzie, ty. 5 zgrzewek, chuj w to. 5 zgrzewek daje, jak tu będzie dzik. A możemy nagrody finansowe dawać? Nie, chyba proszę, nie. Proszę, zróbmy. Nie, bo to już będzie... Łupińska, panowie. Nie jesteśmy pod opieką loterii. Pięknie nie, wygląda. Niemożliwe to jest. Pięknie wygląda. Tutaj dzik nie zabłądził. Piękny dom, taki ciepły. Kurwa, ile tych komentów. Nie przeklinaj na tym kanale. Nie jesteś u siebie. Wychodzisz? Nie, do końca lecimy. Jest! Mój! Wiktor W! Wskazaj, kurwa! No cofnąłeś, kurwa, pizdo! Ja co ty, kurwa, robisz? Co? O Jezu, przepraszam! Nie, jeszcze raz! Cofnąłeś! Nie, przepraszam cię! Drogi widzu, no przepraszam, prawie miałeś nagrodę. Ale Wiktor spacja W. Tak? Mamy to? No ale kurwa, czyli Wiktor dostaje 10 tysięcy i 8 zgrzewek, weź tym tak? Poprawę tak. Przesuń, nie. Tylko te 10 tysięcy było w żartach. Siema WK, mówiłem, że to taki komentarz będzie. Nie, no nie. Siema WK, wielkie pozdro dla was, Rigmor, miłego dnia. 5 zgrzewek. Jeśli to czytacie, czy mogę poprosić paraletki? Możesz. Dobry sen, dobra, Wiktor, dostajesz to wszystko, 5 zgrzewek Energola i dostajesz jeszcze te wszystkie nagrody, które ty sobie zażyczyłeś. Miało być 10 tysięcy, ale Wiktor chce paraletki, więc... Nie możemy nagród finansowych zgodnie z prawem robić, tak? No, no to, nie, no. To przepraszamy. Poza tym Wiktor nie chce pieniędzy, tylko paraletki. Mogliśmy wprowadzić niektórych w błąd, że naprawdę będzie ta nagroda finansowa, ale no to nie, tylko mogliśmy sobie nie tak pożartować. Nie tłumacz się, bo ludzie już się denerwują na ciebie. Ale teraz są takie fazy, momencie. Wiesz, z urzędami, loteriami, tak, że nie można. No, lecimy na majątkę Genzy i będzie 100%. Typowy dzień zjebany do mówienia. No jak jest pod ulą, a nie ma tutaj. Dobra. Ile obstawiacie scrolli, że będzie? 8. 1. Robór? 6. 1? Nie ma. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nie ma. No ale ja wygrałem. Bo będziesz bliżej. No. No tak. Pies był. Ja pierwszy. WK dzikowy. Kochamy montażystów za GTA. Zobaczmy, co to było. To jest GTA. Nie wiem, nadal nie widzę, gdzie ten GTA jest. To samolot, to nie GTA. Wiesz co, to oni kupili sobie taki samolot. Naprawdę, to z jakiej części to jest GTA? Piątki. Skąd ty to znasz? Widzę po wyspie. To jest jakaś misja. Była edycja Gen Z GTA, normalnie? Dobra, proszę was. Dobra, czy wierzycie w jasnowidza Jackowskiego? W ogóle tytuł, zobaczcie. Moje dziwne poczucie o złocie. Myślnik, moje poczucia. Przecież to jest kurwa cudowne. Sam robimy tytuł. Ankietę. Czy Jackowski to farmazon, czy jest ziarno prawdy w Jackowskim? Że złoto pewnie warto inwestować, nie? Według mnie Jasnowidz nie jest jasnowidzem, tylko on jest bardziej mentalistą, psychologiem, taką osobą, co cię wyczuje. Że na przykład siedzi z tobą, zamieni parę słów i on już wie, jaki ty jesteś. Po informacji, które ty mu dostarczasz, on dedukuje. Wiesz, ma inteligencję emocjonalną tutaj, a my mamy tu, nie? A obczajcie, że może być bardzo wąska grupa jasnowidzów. Załóżmy, że jest bardzo wąska grupa i że oni istnieją. Tak jak jest grupa Stephen bardzo wąska ten motyw. Naturali. Którzy mają 8 BF, a? Na przykład. No. I ty jesteś tym, co pierdoli na nich, a oni nie mają ci jak udowodnić. No. Tego. Oj, może być ciężko. Tylko taki komentarz jak ciężko. Poprzednio pod ulą Remontulą? Czy to była ula? Pedantula. Pedantula. Remontula. Ula Remontula. Chyba ci się coś ze mną popierdoliło. No. Remontur. Remontur. Remoncik dynamit. O kurwa.
nie ma pod Jackowskim. Niemożliwe to jest znaleźć pod Jackowskim. Ja też nie wierzę w Jackowskiego raczej. Fausty? Nie, no ja też jestem. Bo wiem, że niektórzy się wkręcili w to, co powiedziałem. Patrz, o takie napisy mi chodziło. Widzisz, jak teraz strasznie dużo takich napisów jest na YouTube. Czajnik, Gen Z, Freeze. Ale jebania, co? Szarek, żeby taką scenkę zrobić. O, zobacz, jakie było. Wycinania w chuj. Dobra, nieważne, ale te fanfary już mi się nie podobały. To mnie tak stresuje w trakcie oglądania, jak coś wypierdala tak. Wydaje mi się, że jest to adaptacja twórców YouTube'owych do aktualnego, do TikToka, do sytuacji na rynku wideo. Ale też niektórzy coraz częściej w formie serialu robią faktycznie nowe produkcje, że coraz mniej filmów jest. Mini serial, nie? No. Ale, ale Avatar będzie chyba, nie? Ponad dwie godziny. Tak. Mam dwie osoby na jednym ekranie i uważam, że dwie osoby powinny wygrać, bo ja w tym samym momencie je zauważyłem. Ale to fajnie, że wygrały Krztyl, a Krztyl, powiem ci, dlaczego Avatar ten nie odniesie takiego sukcesu. Widziałem fajną opinię i chyba się z nią zgadzam, że ten pierwszy Avatar odniósł taki sukces, ponieważ był to czas bardzo przełomowy dla tej technologii cyfrowej animacji, więc sama animacja w tamtych czasach, to był 2012 rok, była taka... No, że te filmy 3D były popularne i on rzeczywiście podniósł poprzeczkę, to jest pierwsza sprawa. A też gość właśnie tam się wypowiadał, że czasy, które były, że ludzie bardzo potrzebowali odskoku do właśnie takiej Pandory, gdzie to było na świeżo po tym kryzysie w Stanach Zjednoczonych. I to tak jakby te wszystkie aspekty się tak skumulowały, dlaczego ludzie tak chętnie wracali do kin kilkukrotnie i nabijali właśnie, wiesz, te wyświetlenia, no i tą sprzedaż. No, że chcieli po prostu się wyrwać, bo to było powiązane ściśle z kryzysem, dodatkowo ta technologia. I teraz na przykład już ten Avatar, już widzieliśmy trailer i tak, kurwa, że to się zbytnio nie... że liczyłeś na jakieś podniesienie poprzeczki, a praktycznie ja nie wiem, czy tam jest lepsza animacja niż w jedynce. Chyba, że coś ukrywają. Chyba, że coś ukrywają. I jeszcze dodam do tego, co ty powiedziałeś. Pierwszy Avatar był dobrym filmem i dobrze był zamknięty, mimo że scenariusz moim zdaniem jest chujowy. Jest słabsze Pocahontas, tylko na innej planecie. To jest jak Pocahontas. Jak sobie to prześledzisz, co tam się dzieje, to jest identyczny scenariusz. I to jest zamknięty scenariusz, więc w ogóle nie obchodzi mnie, co tam będzie dalej. Mam tak, że po prostu to jest zamknięty film. Ty, i wiesz, my tak to wszyscy wychwalamy, ten koncept i tak dalej, a ten Cameron siedzi i on wie, że to wszystko podjebał. I tak, kurwa, ty, ale rzeczywiście jestem taki dobry. Kurwa. Ostatni, bo już... Ostatni. A, zobacz, bo jestem na końcówce karty na czasie, tak szybko ten... To co? Rudy w budzie? Kacper, Rudy w budzie? Ja lubię takie, nie? Rudy w budzie. Ostatnimi czasy rzucaliśmy tyle kontentu na skoczydłek, że troszkę zapomniałem o głównym kanale. Przepraszam. Dlatego dzisiaj... Nie ma sprawy, my tu tylko po komentarze. Lecimy. Ej, trochę potek, jakby podjadł i coś jeszcze się z nim stało. Trochę tak, no. A teraz sobie przypomniałem tego Avatara, pamiętam, byłem w kinie na tym i pamiętam dokładnie tą scenę z wtedy. Nie, że ogólnie z filmu, tylko jak siedziałem w kinie i widziałem pierwszy raz... jak on był w tej wodzie, że te ciała, tak wiesz, że one tam pierwszy raz było widać te awatary. I że to naprawdę było takie, kurwa, może to tak wygląda, że takie to było realne, nie? Że takie, jakbyś serio był w tym pomieszczeniu i zobaczył takie nowe istnienie. A ogarnij, żebyś musiał człowiekowi sprzed 100 lat wytłumaczyć. Słuchajcie, nie bójcie się, jest taka sytuacja, że udał nam się z kamienia. Pierdolnęliśmy tutaj Samsunga 55. To jest takie, możecie wyświetlować im to wytłumaczyć. Słuchajcie, Samsung jest to korporacja. A, co to jest korporacja? Słuchajcie, więc tak. Małpy. Co najmniej miesiąc. Musiałbyś, kurwa, tłumaczyć po kolei ale to rzeczy. Tak samo jest z tobą. Jak tobie się tłumaczy zasady familiady, też nie ogarniasz. Ty wyobraź sobie, że spogląda, tak się odwraca i widzi, że ja mam na ręce to. I że tu się coś wyświetla. I w ogóle zaczyna ten. Zaczyna ci, kurwa, brzęczeć, wiesz. Serce takie. Ty albo. Tętno. Albo tak. Ty. Zacząłby uciekać. Ty, patrz to. Siedemnasta, byku! Ale musiałbyś mu godzinę tłumaczyć, kurwa, co to jest?
No i chuj, nie ma. Do końca dojechałem, nie ma. 17, byku, 17. A raz mi aby nawet nie przeczytał, że 17, bo nie było kochani, ty, kochani albo... widzowie, tutaj na tym kanale nie ma i to mu robisz. Kacper Ritz. O, nie ma. Front facing camera mu robicie. Zjebnąłby. A i ten filtr ze Snapa. No to okej, okay, no to Kacper Ritz na tym kanale nie ma konkurencji, śmiało jak ktoś tam będzie komentował, będzie na czasie, to, to wygra przy kolejnym odcinku i chyba na tym byśmy skończyli, nie? No tak. Dziękujemy wszystkim, co mają dziki. Dziękujemy. Dziękujemy, że wspieracie dzika. Tak. I kupujecie od nas. Wspieracie nas. I pomagacie przejąć YouTube'a, nie?